Jelenia Góra, centrum miasta. To tu od niedawna prowadzona jest inwestycja, która ma ułatwić przejazd między innymi wózkom. Potrzebna inwestycja? No, niekoniecznie. Pani jak uważa? Ja myślę, że jakieś płyty by były lepsze niż ta kostka. Inne ulice potrzebują odnowienia, zrobienia jak się należy. A tutaj to ja nie wiem, po co to marnowanie pieniędzy. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiele dziurawych ulic w Jeleniej Górze czeka na remont. Możliwe, że to dlatego w trakcie nagrania ciężko było o pozytywny komentarz dotyczący prowadzonej inwestycji. Zobaczymy, jak będzie użytkowane. Czy to będzie rzeczywiście lepiej, bo na razie dzisiaj to ja nie widzę coś. Nic na plus. Szukamy pozytywów. Widzi pani jakieś? No widzę, że jest równiej. Że jest równie, a tak to. Ale w ogóle te kocie łby ktoś tutaj wymyślił, nie wiem po co. Mieszkańcy zastanawiają się, czy to rozwiązanie się sprawdzi. Myślałam, że to inaczej będzie wyglądać. Jak pani sobie to wyobrażała? No, że to będą takie płyty bardziej, a nie kostka kolejna, która z czasem jakby nie patrzeć się znowu wyrobi i znowu będzie nierówna, no bo auta będą jeździć, tak? Więc no, czy będzie wygodniej, nie wiem. Czyli się okaże? No, wyjdzie w trakcie użytkowania, tak myślę. A jakie by pani tu widziała rozwiązanie? To tylko tak jak asfalty robią wszędzie. Bo to na Wojska Polskiego też rozgrzebali, a od spodu była piękna kostka, to asfalty lecą. Budowlańców, których zastaliśmy na miejscu, pytaliśmy, czym różni się nowa kostka od poprzedniej. Ta kostka jest troszeczkę innego gatunku. Tamta była kostka łupana surowo, ta jest kostka płomieniowana, więc jest gładka. Tutaj nikt się już nie wywróci o nią, a ona ma mniej więcej takie same walory jak w rynku we Wrocławiu. Szpilkostrada. Inwestycja w centrum Jeleniej Góry prowadzona ma być etapami. Zakończy się prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Czy jest trafiona i konieczna? Czekamy na Państwa komentarze w tej sprawie.